Siemano, z tej strony Jasiek i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem jest to znowu Metin, znowu prywatny serwer, znowu polski prywatny serwer. Tym razem jest to revios.pl. Jest to serwer bodajże chyba Easy, z tego co kojarzę. Tak mnie się przynajmniej zdaje, z tego co widziałem na prezentacji u Wafla, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, Wafel. Więc o tym, że jeżeli ja cię spotkam, gnoju, na serwerze: ty stary, ty chłopie, nie masz życia, chłopie, każdy spot jest mój i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, o co chodzi, już ci to skomentowałem, ten filmik, jesteś niszczony na serwerze. Dobra, a teraz wracając do tematu, witam was w kolejnym materiale. Nie wiem, czy się kolejne materiały z tego serwera pojawią, to jest po prostu takie na razie prowadzenie po serwerze, bla bla bla, chuje muje dzikie węże. No w sumie wiecie, o co chodzi. Większość youtuberów, którzy zaczynają ogólnie serię z jakichś serwerów, to po prostu jest przedstawienie serwera i tak właśnie ja zrobię. Aktualnie jest 29 styczeń, 21.30, zaraz to się powinno na serwerze pojawić. Ja już sobie postać zrobiłem, tam sobie tylko EQ założyłem i to w sumie tyle, bo tylko po prostu chciałem sprawdzić, czy no w ogóle się wszystko będzie nagrywać, czy nie będzie tam jakichś problemów z lagami i tak dalej. Z tego co widzę, Fraps jako tako domaga, więc jest w sumie ok. Dlaczego mówię, że jest 29 styczeń? Ponieważ jest aktualnie wersja beta serwera, ponieważ premiera serwera jest jutro, czyli w sobotę. Nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę, może jeszcze postaram się dzisiaj go wrzucić, a jeżeli nie będzie go dzisiaj, to będzie na pewno na premierę serwera. Dobra, więc... oj. Już tak, ogarnąłeś się, Frapsiku, ogarnąłeś się, chyba się ogarnąłeś. Jak sami widzicie, mam tutaj na starcie serwera macie to peta, jak i wierzchowca. Ja sobie wybrałem lwa, który daje 1500 PZ, na potwory 5% i na punkty doświadczenia 5%. On jest bodajże na 6 godzin, tak, widzę, że jest na 6 godzin. No i Rufusa, mojego peta, który daje 1000 PZ, jest na potwory plus 5% i punkty doświadczenia 10%, czyli mamy 15% na same punkty doświadczenia. I możemy się przejdziemy do Gino, które ogólnie zostało na tym serwerze naprawdę diametralnie zmienione, ponieważ jak sami wiecie, na większości serwerów jest tak ogólnie, że wejdziecie na serwer, to jest to samo Gino co w... na PL-u na przykład, tak, i to jest właśnie dla mnie w ogóle śmieszne. Taka sytuacja też dla was, taka sytuacja, Jasiek ogarni język, Polska język, trudny język, tak wiem. Informacja dla was, jeżeli chodzi ogólnie o odcinki z tego serwera, to chciałbym, żeby one nie wyglądały tak jak u większości youtuberów, czyli słuchajcie, witam was w nowym odcinku z tego serwera, na wstępie zostawcie łapkę w górę, ponieważ mnie to motywuje do dalszej pracy, no i ogólnie zapraszam was do komentowania, oceniania i tak dalej, bo ogólnie on dla was konkurs, nie, ale musicie oczywiście mnie subskrybować, nie, ale no wiadomo, że no bo do wygrania jest 150 SM-ów, czyli jakieś plus minus SMS za 5 zł. Nie chciałbym, żeby po prostu takie odcinki wyglądały. Też nie chciałbym po prostu, żeby moja seria wyglądała tak, że w każdym odcinku to jest po prostu: o, 101 level up, bardzo ładnie, dziękuję sobie, 102 level up, 103 level up i tak przez 6 odcinków. Non-stop 6 odcinków, same level upy. Nie, ja nie chciałbym po prostu, żeby tak moje odcinki wyglądały. Chciałbym, żeby moje odcinki wyglądały tak, że przykładowo ja tam pokazuję jakieś eventy, dajmy na to. Sam sobie będę expił, wiadomo, ale będę nawet pokazywał jakieś tam mapki, jakieś tam potwory, bossy i tak dalej. To chciałbym pokazywać, bo to w sumie powinno widza zainteresować, a nie jakiś imbecyl, że tak się wyrażę. Ja tam nie wymieniam ników, po prostu ja tam mówię ogólnie o youtuberach, bo nawet jak widziałem niektóre filmiki, to są po prostu nagrywane talerzem, albo Frapsem, albo Bandicamem, albo Akszynem, bądź gdzie nawet jest nazwa programu, wersja jakaś trialowa i ludzie to wrzucają, tylko wrzucają jeszcze jakąś gównianą muzę, jakąś gównianą techniawę. No i tak to właśnie wygląda, jak chuje mu je dzikie męże. Dobra, wracając do tematu, jako że to jest pierwszy odcinek, no to w sumie zobaczymy sobie, jak to w ogóle wszystko tutaj wygląda. Już widzę, tutaj się napierdzielają, już tu widzę 99 level mają. No to już widzę sobie ładnie te chłopaczki ekspią, bodajże chyba maksymalny poziom to jest 200. 200 ktoś wbije, to najprawdopodobniej zostanie to odblokowany level 250. Dobra, mamy
tutaj handlarkę różności, w której można kupić standardowe poty, oczywiście poty są... Czy to jest ten dark, o którym ja myślę? Jednego darka znałem, zdaje się chyba nawet na Nesty grał. Mamy nieskończoną ilość potek, tak samo nieskończona ilość perlerynek. Wiadomo, w sumie jak na każdym easy serwerze można tutaj kupić niebiany, ametystowe. Wszystkie, dosłownie wszystkie można kupić, naszyjniki, jak i bransolety i buty. Bardzo fajnie. Przejdziemy się jeszcze, gdzie tutaj ten ciul jest, handlarz. Handlarz bronią tutaj jest, z tego co pamiętam. No to oczywiście standardowo można FMS-a kupić, Riba też. Za ile to jest FMS? 100k. No i tu handlarz zbrojami. No, standardowe itemy. Dobra, to co oczywiście się zmieniło względem innych serwerów, to dodane zostało menu teleportacji, w którym to możemy też zapisać pozycję, mamy oczywiście dozorce, anti-expo, możemy sobie otworzyć sklep, zamknąć sklep, bla bla bla, wypłacić pieniądze. Jeżeli mamy polimorfię w ekwipunku, możemy się przemienić tą polimorfię. Możemy sobie ekwipunek zmienić, dajmy na to, możemy sobie zrobić różne ekwipunki, na to klikamy. Ja mamy EQ do PvP, 5 do EXPA. I to jest w sumie bardzo, bardzo fajne. Dobra, zobaczymy jeszcze ogólnie jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o EXPA. Jak to się troszeczkę odpalę. A weźmiemy sobie takiego normalnego spocika tutaj. Zobaczymy jak to będzie wyglądać z EXPem. Zobaczymy ile z takiego jednego spocika dostaniemy. Co tam się dzieje? A chyba gościu metka bije. Metka? Tak, metka bitwy sobie bije. Dobra. Za taki jeden spot dostaliśmy ile? 5 leveli, czyli jest w sumie jest spoko. Trening umiejętności sobie weźmiemy. Ja oczywiście będę grał body. Jak zrobię inaczej, podnosimy umiejętności. Arełka, wszystko, bla bla bla. Potem sobie poustawiam, bo to ogólnie nie... Sobie tylko tak na szybkie po prostu poustawiałem poty. Ale potem będę musiał to zmienić, bo mi będzie niewygodnie. Dobra, odpalamy się. Bieremy. I zobaczymy jak to będzie wyglądać, jakie tam w ogóle jakąś misję mam, polowanie. Pokonać 10 niedźwiedzi, spoko, to zaraz to wykonam. Oj, ale mi frapsika ścięło. Nawet tą misję wykonam, no i tak jak mówię właśnie. Nie chciałbym, żeby wyglądały moje odcinki tak jak większości youtuberów, czyli kurwa jakieś konkursy na SM-y, chuje moje dzikie węże, musicie mnie subować, żeby wziąć udział w konkursie. Nie, czegoś takiego nie będzie, nawet nie będę chciał ogólnie robić czegoś takiego, że też kurwa zbieram, dajmy na to pierdyliard skrzynek, szkat kurwa i otwieram, tak, tego bym też nie chciał. Tego bym na pewno też nie chciał. Więc mówię, moje ogólnie odcinki będą wyglądać tak po prostu, że ja będę prezentował jakieś tam pierdoły związane z serwerem, czy jakieś tam eventy, jeżeli będą coś w rodzaju OX, a pewnie coś takiego będzie. Na stówę powinien być OX i tak dalej. A sobie jeszcze może zbijemy tego metka, zobaczymy, może coś z niego wypadnie. Kurde, musi tu bera być. Ajajaj, automatyczny atak ma być. Tylko, że mnie ta cipa nie rozjebała tutaj. Miejmy nadzieję, że mnie nie rozjebie. No i cóż, no i w sumie w tym odcinku to było na tyle, bo tylko chciałem właśnie zobaczyć ogólnie jak ta beta wygląda. Beta ogólnie troszeczkę się opóźniła, bo miała być ogólnie o godzinie od 8. I kurwa padę. Beta nie użyłem. No właśnie, chodź tu Rufus. No już teraz weź udział w konkursie, no mówię. Wystarczająco, że administracja robi konkursy, ja nie będę jakichś tam gównianych konkursów robić, bo to też nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że ja bym się przyjemnie bawił na tym serwerze, no i pokazał wam jakieś tam ciekawostki związane z serwerem, jakieś tam eventy, dajmy na to, będę nagrywał jakieś tam może konkursy PvP, chuj wie co tu będzie nawet. Mówię, chciałem, żeby tak poniekąd wyglądała moja seria, jak to miało miejsce m.in. na verdea.pl. Jeżeli ktoś nie oglądał tej serii, to zapraszam serdecznie. No i z ciekawości może jeszcze sprawdzę, co z tych tajemniczych kufrów wypada. O, kamień duchowy, fajerwerki, bardzo fajnie, tu jakieś topy standardowo. A co to jest? Książka lidera.
Kiedy przenoszony jest przez lidera grupy, zdany przez grupę osobową. A, 30%, dobra, okej. No i cóż, w sumie w tym odcinku to by było na tyle, ja się z wami w tym miejscu żegnam. Jeżeli komuś się podobają moje materiały, to zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Ja każdy komentarz przeczytam, więc nawet możecie mi napisać, że Jasiek jesteś chujowy, Jasiek nie potrafisz grać, Jasiek sprzedałeś się, Jasiek gdzie są reflinki i Jasiek gdzie jest konkurs, co? Nie, dobra, nie ważne. No i dobra, ja sobie będę tutaj dalej ekspił, miejmy nadzieję, że po becie nie będzie restartu, musiałem sobie ci troszeczkę jeszcze pograć, póki mam w miarę dużo czasu. Chciałem sobie pograć, miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie nic restartowane, chociaż znając życie, po cholerę ja teraz sobie ekspię, skoro i tak na pewno, żeby wyrównać to wszystko, to będzie start serwera jutro i wtedy tam będzie wszystko inne robione. Dobra, ja się z wami w tym miejscu żegnam, no i zapraszam na kolejny odcinek, który nie wiem kiedy się pojawi, może jutro się pojawi ze startu serwera, zobaczymy jak tam, ile tam wiary będzie, może też tam wpadnę na TS-a, wszystkie linki oczywiście będziecie mieć w opisie tam do rejestracji, do prezentacji na forum, bla bla bla, no wiecie jak to jest, wiecie jak to wyglądało, jeżeli ktoś w ogóle wie z moich starych widzów, chociaż ci starsi widzowie powinni wiedzieć, że zawsze wszelkiego rodzaju linki do serwerów, do prezentacji daję w opisie. Dobra, ja się z wami w tym miejscu żegnam. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie i cześć!